Słuchajcie, pojawia się obecnie wiele pytań na temat tego, czy można kamerę z zooma wykorzystać z Pro i odwrotnie. Otóż jest taka możliwość jak najbardziej, za chwilę pokażę, jak to zrobić. Zrobimy też, puszczę za chwilę, wmontuję animację z tak zwanego swapa, czyli jak to robiliśmy wcześniej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że są oczywiście pewne tematy, o których warto pamiętać. To nie jest seryjna wymiana optyki, tak jak w Inspire 1 na przykład, czy 2, że możemy jedną kamerę, powiedzmy X3, zmienić na X5. To jednak już jest czynność serwisowa i trzeba wziąć pod uwagę też kwestie gwarancyjne. Ja nie chciałbym na tym etapie rozstrzygać kwestii gwarancyjnych, jako że nie jestem tutaj, nie występuję z ramienia DJI. Natomiast chciałem powiedzieć o technicznych możliwościach. Na razie spokojnie rozłożymy ramiona i ściągniemy osłonę z blokadą gimbala. Za chwilę pokażę Wam, o co chodzi. Delikatnie, jak widać, patent z tym jest słaby, ale mówił mi Przemek, że właśnie są już z trzeciej ręki te blokady z obudową, które nie rysują. Tu mamy akurat w tej chwili optykę z zooma, więc nic nam nie porysuje. I jak to robimy? Przede wszystkim tutaj mamy dwie śruby, po kręceniu których to mocowanie, tą osłonę całą można przesunąć do przodu. A następnie mamy dostęp do dwóch śrub, które są już mniej więcej tutaj, właśnie. I pozostają nam jeszcze dwie śruby, które mamy tutaj. Czyli w sumie sześć śrub trzeba odkręcić. I po odkręceniu tych śrub i po zdemontowaniu elementów, takich jak osłony właśnie, będziemy mieli dostęp do tasiemki łączącej. Jesteśmy w stanie tylko tą taśmę wymienić, i optyka jest w tym momencie do przełożenia. Wiadomo, że jest kilka takich spraw, o których warto wiedzieć, a mianowicie ta taśma też nie służy do takiego przekładania stałego, czyli dziennego. Jeżeli decydujecie się na taką zamianę, to dobrze, żeby to robić rzadko, czyli powiedzmy, no nie wiem, no raz na miesiąc, żeby spróbować przetestować zooma, tak to wygląda. Ja teraz włączę, zobaczymy, jak to działa. Tutaj mamy dwie kamery. Wygląda na to, że wszystko działa ok. Za chwilę zobaczymy sobie, jak wygląda smart controller, jego status i będziemy mieli odczyt tego, czy wszystko jest ok. I zobaczymy też, jak wygląda soft. W niektórych przypadkach trzeba aktualizować soft, w niektórych nie. W przypadku przełożenia kamery z Pro na Zooma raczej nie. Powinien od razu sygnalizować. Spróbujemy nagrać ekran. Mam nadzieję, że ta taka funkcjonalność jest tutaj dostępna. W tej chwili mamy już smart controller. Zobaczymy sobie, jak wygląda nasze możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia. Tutaj błędu nie pokazuje status samego drona. Wszystko jest ok. Na stronie pierwszej, jak widzieliście, tej na ekranie głównym też pokazał zooma. I teraz ustawienia samego. Tutaj widzimy, że jest regulacja ogniskowej. Czyli mamy taką możliwość. Ja przestawię może tą kamerę troszkę tu w prawo. Mamy nieco ciemno, ale dalibyśmy sobie tutaj osłonkę w tym miejscu. I teraz spróbuję ogniskową zmienić. Jak widać, mamy funkcjonalność zoom. Jesteśmy na 48. Delikatnie przesunę dronem. Jesteśmy na 48 mm w tej chwili. I teraz zmniejszymy ogniskową do 24, czyli regulację mamy w zakresie od 24 do 48. Widać, że jest pewna bezwładność, ale wszystko to działa dość ładnie. Ja spróbuję teraz nagrać, żeby Wam to pokazać. Spróbujemy nagrać teraz za moment ekran i mamy tutaj funkcjonalność kamery z zoomem. Na pewno trzeba też zwrócić uwagę, jak wygląda jasność. Jeżeli chcecie wykonywać dane ujęcia i nastawiacie się na ogniskową 48 mm, proszę zwrócić uwagę, że może być ten obrazek nieco ciemniejszy. My w tej chwili mamy tutaj kompensację na minus, ale zaraz sobie zobaczymy, jakby to wyglądało, jak przejdziemy na ustawienia samej ekspozycji, może troszeczkę ISO zwiększę. Tutaj już widać, że nie mamy tych nagrań, nie mamy ustawień przysłony, którą mieliśmy w wersji Pro, zatem możemy jedynie regulować shutterem. Spróbujemy trochę migawkę wydłużyć.
No może 1:30. To już jest dosyć długi, trochę za długi czas ekspozycji. ISO podniosę może do 400. I teraz spróbujemy zrobić próbę numer 2. Czyli zobaczymy, czy przy zmianie ogniskowej światło jest mniejsze. Dobra, przejdziemy sobie do ekranu głównego i teraz wejdźmy najpierw na 20, na 24 mm. Nawet mamy prześwietlony fragment, czyli można troszeczkę ekspozycję. Aha, i to jest fantastyczne, że z tego pokrętła reguluje się ekspozycję, już samą ogniskową. Genialne w smart kontrolerze. To mi się bardzo podoba. Czyli mamy bardzo łatwą obsługę i płynnie działa ten zoom. Natomiast nie mamy regulacji przysłony. Wiadomo, że teraz mamy tutaj regulację shuttera, czyli w tym klawiszu 5D. Fantastycznie. Smart controller spisuje się dobrze w takich funkcjonalnościach. Ciekawa sprawa. Bardzo mi się to podoba i te możliwości są. Szkoda, że DJI nie zrobiło takich zestawów właśnie wymiennych, tak jak ma Inspire, bo dzięki temu może by ruszyli trochę bardziej zooma, który no niestety no nie cieszy się aż tak dużym powodzeniem jak wersja Pro. Szczególnie tutaj widzimy właśnie po ustawieniach już samej ekspozycji, że podobnie jak w Mavicu 1 został nam tylko shutter, czyli migawka i właśnie ISO, jeżeli chodzi o regulację ekspozycji. No dobrze, dziękuję serdecznie. Jak widać, jest to dostępne, jest tak funkcjonalność dostępna. Zrobimy zakończenie. Słuchajcie, dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę. W tym krótkim filmie starałem się przekazać te doświadczenia, które są na dzisiaj. Można takie rzeczy robić, na przykład wiem, że Drone Expert oferuje zakup kamery wraz z przełożeniem. Jest to dosyć ogólnie kosztowna sprawa, bo to mniej więcej 2,5 tysiąca kosztuje taka kamera. Nie wiem, na ile to jest opłacalne, natomiast też staram się nie oceniać cenowo, tylko wskazać te możliwości, które są na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę.